Jest! Moje moto. Super moto. Nie mogłem się powstrzymać. Muszę iść na motocykl, nie? Pogoda sprzyja, jest naprawdę u nas ciepło i nic by mnie nie zatrzymało, żeby pojeździć trochę. Dzwoniłem po Sławasa, ale Sławas mówi, kurde nie, no dzisiaj nie, dzisiaj ma pracę. A tak się składa, że ja mam dzisiaj wolne. Mały trening jazdy na kole. Uwaga. Parę litrów dolać, z baniaka doleję, tutaj mam. Nie bójcie się tego paliwa E10. Najwyżej będzie częste czyszczenie gaźnika. Ja gotowy, czas na gumowanie. Dzisiaj mam bluzę na supermoto typową. Nawet do kaski pasuje. Mamy wiosnę i zimą. Może kogoś spotkam, może ktoś wyjdzie też na moto. Te chłopaki na super moto nie odpuszczają, oni jeżdżą zimą też. Pierwsze swoje supermoto i były takie okoreczki, coś tam trzeba było stać. No to bleku już tam po chodniku zasuwał, nie? Ale mnie wyzywali. No jakoś nikogo nie widzę na motocyklu. Ja mam za wszystkich jeździć? Hej, panowie. Pokażę wam mój pierwszy ten enduro na Rometa. To był mój pierwszy teren na Rometa, na enduro. Właśnie tutaj koło tych stawów. Błoto, dziury. Trochę za dużo napompowałem powietrza tu z przodu, ale na ten sezon założę oponę normalnie taką gładką na supermoto, ale o tym rozmiarze. Po pizgach, przyjaciele? Nie. Różne przypadki się zdarzają, nie? Oponę z tyłu mam Dunlopa, bardzo fajna, bardzo dobrze klei. Jakby ktoś chciał sobie założyć na lato, na super młodziaka opony, to polecam Dunlopy. A i wiecie co, na głupawkę, na kole, to polecam wam takie buty rowerowe. Ja mam akurat z Lika. Siema, siema. Sława go podwiozę do chaty. Siema Tomek! Co ty kłopoty jakieś nosisz do garażu? No części pewnie. No zgadłem. Ja widzisz? Mercedesa składam. O! Ale takiego zabawkowego czy prawdziwego? Super turbo diesel. Tak? O kurde, dla siebie? No na 18. A kurde, a jak z motocyklami? Taka turbina będzie. Tak? Już się załogniesz tam w domu, teraz weekend składam. Aha, aha. No KTM stoi, nie jeżdżę na razie. O jedno, a KTM jeszcze masz? Mam, cały czas trzymam. Ale to nie będę sprzedawał jakoś ten, ale to przyszły wakacje. Bo kasę na części dałem, to musi być. Załóż koła supermoto. Kasy nie ma. Ale to opony tylko zmienisz. Tak jak ja. No tak, teraz bardziej po terenie latam. Aha. A teraz wszystko w auto ładuje. A, rozumiem. No. Weekend wyjedzie. Znaczy dzisiaj już wyjedzie, ale bez turbiny, na oryginalnej. Aha, aha. To ile koni będzie miał? Około 400. O kurde, ty, to na 18 to powinni ci go zdławić, ty, na 20 koni. No, ale jest. 170 oryginał. A ty wariat jesteś. No, jak kto cię tu puści na miasto? No. A prawo jazdy masz? Jeszcze nie, to rok. No to rok mamy spokój. No, rok będzie przygotowany, bo na razie się silnik robię w innej buzi, a potem silnik do innego auta leci. Aha, da się golnąć? Gdzieś można wyjechać, limit nagrać. Dobra. Bo to taki ten, 124, wiesz jaki to? Nie. To taki grubas. Słuchaj, to masz do mnie kontakt, to dawaj i filmy nakręcimy. No ale to jak znam dopiero. Bo tak to tata mi nie da. No to powiedz, że ja pojadę. A mi da. Ale łoi już dużo pali, a teraz jeszcze? Łedy, to do galerii z powrotem i 20 litrów. No ładny. Mam już jednego, ale taką igłę. A drugiego kupuję takiego bardziej takiego brzydszego. Aha. Żeby nie było szkoda, jak się rozbije. Aha. Aha, ty chcesz rozbijać już. Nie, no nie, ale... Dobry plan. Żeby szkoda nie było. Co, chcesz na kolesie golnąć? Gdzie teraz? No ja trochę jeździłem na kole. To jest? EGR, wywala. Emisja spali. Aha. No, będzie trochę gorsza. No, lecę. No dobra, to trzymaj się, do zobaczenia na ulicy, nie? No, ja trzeba się z kimś zgadać, ale na Gociębę już nie jeździsz tam nic, do lasu żadnego. No czasem mogę pojechać. Dobra, to się zgadamy, bo ja tam prędzej pojadę gdzieś jakiś las w Malczewie. Znalazłem taki dół wykopany. Piasek tam wydobywali. Aha. Takie ściany są. No dobra, pojadę z tobą. Dobra. Nara! A wydech kupiłem! Jaki? Do KTM-a? No, jest ten. Takie markety walił, jak go założyłem. No to musisz pokazać, to koniecznie. Daj ci powiem, że jest różnica na piątce z gazu do piorugu stawia. O kurde, panie! No, a nie było tak. Gaz... I to wydech zrobił? Nie, tylko wydech został zmieniony i tak nagle zaczął stawiać. No, no dobra, nara!